Siemaneczko, szybki taki vlogasek będzie nagrany. Dzisiaj jesteśmy pod budynkiem KOWR-u, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Będzie dzisiaj przetarg za paręnaście minut na obręb Prąchawy, to jest w okolicach Tułodziadu, tam kiedyś nawet moja rodzina mieszkała. Niecałe 20 hektarów, działka w prostokącie, zasiana była gryką, także też już to o czym świadczy. Byłem, robiłem z łopatką odkrywki tej gleby, na dole piasek, nie gliniasty, tylko piasek, dosłownie piasek. Także ziemia na pewno dużo wymaga, żeby w ogóle w nią nakłaść. I przy jakimś roku z małą ilością opadów, no zawodny temat na 100%. Kolejna sprawa, że przy ścianie lasu, także te zacienienie drzew gdzieś tam też będzie. Oczywiście jak to wszystkie, czy tam większość ziem państwowych klasyfikacja gdzieś tam głównie jako trzecia, nie, czy tam czwarta klasa. Ja bym tą śmiało dał piątkę na to, patrząc po tym, jak to wygląda, ale ja już się często spotkałem z tym, że te grunty, które są, że tam kowrowskie czy po ANR-ze, bardzo często są przeklasyfikowane w drugą stronę, natomiast w naszych terenach grunty prywatne są głównie przeklasyfikowane na dół, czyli powiedzmy byśmy dali tam trzecią B, to u nas jest ona tam jako czwarta A lub czwarta B. Takie plotki kiedyś słyszałem, że ludzie się starali, żeby te grunty były trochę przeklasyfikowywane. No nie, także idziemy na przetarg, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak, jesteśmy już po przetargu, patrzę, że nagrywa. Także tak jak mówię, 19,9 hektara, dzierżawa na 10 lat. Co tam jeszcze jakichś takich nowinek by było? No brak dojazdu do działki, także z burakiem cukrowym, z takimi rzeczami ciężki temat. Jest droga gminna, natomiast cała, jak to tam w tych popegeerowskich tematach, całkowicie zarośnięta, więc w przypadku niedogadania się z sąsiadem odbiór buraków cukrowych no chyba niemożliwy, bym powiedział, no bardzo, bardzo ciężki. W przypadku dogadania się, o ile się dogadasz, no to w ogóle transport na te pole no, albo by wymagał wyczyszczenia tej drogi, może z gminą by się człowiek dogadał. Także tak, pierwsze postąpienie przetargowe 600 decyton i skończyło się na 730 decyton. Ktoś ostatnio pisał pod moimi filmami z wyliczeniami, że w jego okolicach ludzie jeżdżą Mercedesami, którzy mają drób. No my mieliśmy 6 hektarów, no i małą łyżeczką się rozwijamy, bo nie da się tego przeskoku zrobić, niestety. Zaczynając z danego pułapu i w moim przypadku po prostu to by była kula u nogi, takie coś, i od zawsze było tak, że no niestety, żeby trochę się rozwinąć na tym naszym terenie, musieliśmy zawsze płacić najwyższe ceny, które też wielokrotnie są błędne z logiką, jak się nawet liczyło, natomiast 10 lat później okazuje się, że jest to w miarę sensowne, tylko różnica jest taka, że ja płacąc bardzo duże pieniądze, 80, 90 czy 100 tysięcy, bo teraz niedługo pewno takie ceny, to wszystko jest zależne jeszcze od kwot, będą, bo już 90 tysięcy się u nas pojawiało i 100 tysięcy również, bo różnica jest taka, że wykupując tą ziemię i płacąc kredyt, odkwaszasz tą ziemię, nawozisz ją po prostu i ta ziemia zostaje, jeżeli uda się ją spłacić. Także w taki sposób to wygląda, a ja jestem w galerii. Jadę zobaczyć sobie buty snowboardowe zaraz i na wołowinkę. Nie ma jak kurna azjatycka kuchnia, ale to już kwestia gustu. I wiecie, tak jeszcze na końcu to mi się troszeczkę śmiać chce, bo jak był ten pierwszy film z tymi tam komentarzami nieprzychylnymi, co nie, to tam no musiałem zdjąć ten film, no bo kurde, no nie było z większością z was, no niestety, ale z większością, no z częścią była taka tam sensowna dyskusja, ale z dużą częścią nie było tej sensownej dyskusji, tak? No i po opublikowaniu tego drugiego filmu, gdzie już te koszty sobie policzyliśmy, tak, no to
No to jakby ta część tych komentarzy i widzę po ocenie filmu, że jest to zupełnie inaczej odebrane, nie? Jak jest to łopatologicznie wytłumaczone. No i taki kolejny temat, że chyba nie jest jednak tak źle, jak można dawać ponad 3 tony grubodzierżawy, nie? No chyba. Jeżeli byśmy się nie widzieli, to wesołych i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.